Hej, 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 witam was bardzo serdecznie w naszej ulubionej, jak widzę dotąd, przygodzie, w słodkim flirciku z naszą dziecieliną w roli głównej. I tutaj muszę wam powiedzieć, że jesteśmy dosyć daleko. Jesteśmy dosyć daleko, bo jesteśmy, zaraz wam powiem, dokładnie w odcinku 12, ale w każdym razie mam nadzieję tylko, że głośność dobrze ustawiłam, bo nie wiem. Szczerze wam powiem, że nagrywałam przed chwilą coś innego i było słabo, więc zobaczymy, jak będzie teraz. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Dobra, w każdym razie, odcinek 12. Słuchajcie, słuchajcie, będzie się działo, będzie grubo, coś czuję. Wszyscy się wtrącają. Pobiegło na orientację, wszystko wróciło do normy. Prawie wszystko. Słuchajcie, zaczynamy bez gadania. Tutaj znowu dostaliśmy od wróżki 150 punktów. Wiecie co? Mi się wydaje, że oni po prostu coś poprawili z grą, bo pamiętam kiedyś, jak w to grałam, bo no, kiedyś miałam taki epizod, to bardzo rzadko pojawiała się w ogóle wróżka i bardzo rzadko można było w ogóle uzyskać te punkty akcji, więc w sumie gra, jako gra, była bardzo utrudniona i pamiętam, że przez to po prostu no, nie chciało mi się w to grać. Przyznaję. Bo te punkty akcji były tak ciężkie do zdobycia. Dobra, w każdym razie, to już tak, no, już nie gadając o tym, poczekajcie troszkę ciszę. O, może zrobimy tak, dobra? A jeżeli, no, będzie za głośno, to jeszcze troszkę ciszę. Dobra, gramy. Cześć, dziecielina, w tym odcinku możesz zdobyć wszystkie ilustracje za jednym razem. Pojawią się one w różnych momentach gry. Uwaga, uda ci się odblokować ilustracje z Nathanielem, Castielem i Lisandrem. Tylko jeżeli jesteś z nimi w dobrych stosunkach. Lowometr minimum 45. Tak, na pewno. Okej, okay, dzięki za wyjaśnienie. Udanej gry. Okej, okay, zacznij odcinek 12. Odkąd zostałam dyrektorką tej szkoły, nigdy nie widziałam czegoś takiego. Nigdy! Pobiegu na orientację zostałam wezwana do biura dyrektorki. Chciała się dowiedzieć, co się dokładnie wydarzyło podczas biegu na orientację. Dyrektorka była wściekła, Lisander i ja w ogóle nie byliśmy z siebie dumni. Byliśmy przerażeni, dwoje uczniów zgubiło się w lesie, podczas gdy ścieżka była dokładnie oznaczona. Co wam strzeliło do głowy? Łee! Łee! Pani Dyrcia, łee! Krzyczy, łee! Dobra, mamy trzy opcje. Weź winę na siebie, powiedz, że to wina Lisandra, na razie nic nie mów. Nie, no kurde, no. Biorę winę na siebie, no. Będę honorowa. Przykro mi, przepani, to moja wina. Twoją jedyną winą było to, że za mną poszłaś. Każdy szanujący się mężczyzna umie ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Uuu, ostro. Nie obchodzi mnie, czyja to wina, bo jesteście za to odpowiedzialni. Przez was bieg na orientację okazał się porażką. Chcieliśmy zabrać fundusze, a jedyne, co otrzymaliśmy w zamian, to masa kłopotów. Ble, ble, ble. Ble, ble, ble. Ble, ble, ble. Pan Farozowski spędził godziny na szukaniu was. Godziny! Powinniście się wstydzić. Macie natychmiast pójść go przeprosić za ten incydent. A jeżeli potrzebuje pomocy, to lepiej mu jej udzielcie. Dowiem się, jeżeli nic nie zrobicie. I wierzcie mi, że gorzko tego pożałujecie. Ble, 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 ble. Dobra, gadaj się zdrów. Panie Lisandrze, muszę przyznać, że naprawdę się na tobie zawiodła. Myślałam, że jesteś rozsądnym uczniem. Ble, ble, ble. No, I'm really sorry. Przykro mi. A teraz zejdźcie mi z oczu. Mam nadzieję, że takie wybryki więcej się nie powtarzą. Inaczej słono mi za to zapłacicie. Uhuhu, już się boję, pani Dyrciu. No nie ma co, nie ma co. I poszła won, ty poszła won. Nie boję się cię, nigdy się ciebie nie będę bać. Nieźle, jak zwykle dyrektorka wpadła w furię. Nie powinna tak krzyczeć, to w niczym nie pomaga. No faktycznie. Zwłaszcza, gdy to ja krzyczę zamiast dyrektorki. Dopóki nie wrzeszczy na całego, to mogę to znosić. Później spotkam się z panem Farazowskim. Na razie, okej, okay, jak chcesz. Papa. To znaczy, no, ja zawsze mówię inaczej. Ale teraz wam tego nie powiem. Ja za to pójdę się z nim spotkać od razu. No, dobra, to szukamy pana Farazowskiego. Witaj, dziecielina. Poczekajcie sekundkę. Troszkę jednak za głośno. Wszystko fajnie z tą muzyką, ale trochę jest za głośna po prostu, no moje biedne uszy. Dzień dobry, panie Frozowski. Chciałam przeprosić za to, co się stało podczas biegu na orientację. To dyrektorka kazała ci przyjść, prawda? Nie martw się, takie rzeczy się zdarzają. Ale i tak bardzo mi przykro. Musiał nas pan wszędzie szukać. To normalne, jesteście moimi uczniami, byliście pod moją opieką. Dyrektorka kazała mi sprawdzić, czy może potrzebuje pan przy czymś pomocy. Tak, dobrze się składa. Potrzebuję pomocy przy segregacji dokumentów, które znajdują się w pokoju nauczycielskim. W takim razie pójdę z panem. No dobra, idziemy do pokoju. Chodź, dobra, weszliśmy. Zostawiłem tutaj kilka rzeczy. Możesz mi pomóc je pozbierać? Dobra, okej, okay, niech będzie. A, już widzę.
To wszystko? A, dobra. I jeszcze coś? Chyba to wszystko, nie? Nie wiem. Dobra, wychodzimy. Skończyłam. Zostawiam cię już w spokoju. Jeszcze raz dziękuję za twoją pomoc. Nie za maco. W sumie przez to się... Co? Przez to, że się zgubiliśmy, nie mam zielonego pojęcia, kto wygrał bieg na orientację. Chciałabym się tego dowiedzieć. A po co ci to wiedzieć? Po co? Po co się pytam? Cześć, Nathaniel. Wiesz może, kto wygrał bieg? Dobre pytanie. W ogóle się nad tym nie... Co? W ogóle się tym nie interesowałam. Sorry. I'm really sorry. Patty już nie czyta tak, jak powinna. Trzeba przyznać, że całe zainteresowanie wczoraj skupiło się na was. W każdym razie moja ekipa nie wygrała. Wyobrażam sobie. Trudno. Zapytam kogoś innego. Ej, czyżby nikt nic nie wiedział? Cześć, słyszałem, że się wczoraj zgubiłaś. Tak. Następnym razem zrób tak jak... co? Zrób tak jak ja i zostaję w domu. Świeże powietrze szkodzi. Ale i tak świetnie się bawiłam. Z kolei nie mam pojęcia, kto wygrał bieg. Serio? Ja też nic nie wiem. Nie interesowałem się tym. Ale wiesz, że ja się zgubiłam. Wszyscy o tym gadają. Ciężko to przeoczyć. Super, czyli jestem pośpiewiskiem na całą szkołę. Dobrze wiedzieć. Cześć, Violetto. Wiesz może, kto wygrał bieg na orientację? Violetto? Nigdy mi się nie uda. Coś mi się wydaje, że mnie nie słucha. Spotkam się z nią później. Aj. Ciekawe, o czym myśli. No, w sumie... Ej, powtarzasz się. Cześć, Castiel. Wiesz może, kto wygrał bieg na orientację? Jedyne, co wiem, to to, że miałaś niezłe przygody. Trzeba być zdolnym, żeby zgubić się w takim lesie. Haha, wiem. A więc ty nie wygrałeś? Przecież byliście na prowadzeniu. Jakaś inna para nas wyprzedziła. Jestem pewien, że oszukiwali. A, rozumiem. Spróbuję się dowiedzieć, czy ktoś nie wie czegoś więcej. Ciekawe, nie? Jak myślicie, kto wygrał? W sumie, Lisander, wiesz może, kto wygrał bieg na orientację? Wszyscy rozmawiają tylko o nas. Przykro mi. Kurde, no. To zrozumiałe. To świetny temat do plotek. Lepszy niż zwycięzcy biegu. No w sumie tak. Wyobrażam sobie. Sprawdzę, czy może ktoś inny jest na bieżąco. Ajajaj. No Jezu, powtarzasz się, Dziecielina. Idź ty. Cześć, Dziecielina. Martwiliśmy się o was. Przykro mi, ale jak widzisz, wszystko dobrze się skończyło. Tym lepiej, przynajmniej dzięki temu nie myślałam za bardzo o przegranej. Naprawdę chciałam wygrać, ale nie byłyśmy z Melanią wystarczająco szybkie. Szkoda, następnym razem na pewno wam się uda. Myślisz, że szkoła zorganizuje jeszcze raz bieg na orientację? Może niekoniecznie bieg, ale na pewno coś innego. Nasza szkoła jest dosyć kreatywna. Mam nadzieję, że masz rację. Następnym razem nie pozwolę, żeby ktoś odebrał nam zwycięstwo. Znaczy mi, sorry. No zobaczymy, Iris, zobaczymy. Trzymam za słówko. Okej. A proszę, tutaj jest ta mała wstrętna. Witaj, Amber. Też się cieszę, że cię widzę. Przez ciebie moja wygrana. Nie została w ogóle doceniona. Okej, ona wygrała. Najlepiej. Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolona. Wygrałam bieg i nikogo to nie obchodzi. Przyznaj się, zrobiłaś to specjalnie. Nieprawda, ale nie przeszkadza mi, że tak się sprawy potoczyły. Zobaczysz, jeszcze tego pożałujesz. Powinna być na pierwszej stronie gazetki szkolnej. A reszta dziewczyn z twojej ekipy? Poza tym, zrobiłam wszystko, żeby wygrać. W sumie to jak to się stało, że wygrałaś? Przecież to chłopcy byli na prowadzeniu. Ten kretyn z ostatniego etapu zapomniał, że trzeba było postawić pieczątkę, aby móc przejść dalej. Dzięki temu mogłyśmy kontynuować bez szukania liter. Świetnie. I tak wszystko już nieważne, bo specjalnie się zgubiłaś, żeby mi dopiec. Zapłacisz mi za to. Poszła sobie, zanim zdążyłam coś powiedzieć. No idź sobie, larwo. Sio. Poszła. Akysz, ty. Czarownico, ty jedna. Ta rozmowa poprawiła mi humor, chociaż raz wkurzyłam Amber. Nie na umyślnie. O dziwo, ale w sumie można by było kiedyś na umyślnie to zrobić. O proszę, Violetta i Aleksy siedzą razem w klasie. Violetta jest czerwona jak piwonia, ciekawe o czym gadają. Ale ty jesteś na dziedzińcu, nie w klasie. Aleksy właśnie sobie poszedł. Spytam Violetta, o co chodzi. Jestem beznadziejna. Co się stało? Ja obiecaj, że nie będziesz się śmiać. O kurde. Co się stało? Pewnie, nie martw się. Mi. Ja zakochałam się w Aleksym. Grubo. Serio? Próbowałam z nim o tym porozmawiać, ale nie dałam rady. Jestem zbyt nieśmiała. Kurde. Zostaw Violettę samą. Pomóż Violetcie wyznać miłość. No, pewnie, że pomogę. No, kurde, no. I ja miałabym nie pomóc. Pewnie, że pomogę. Dobra. Chcesz, żebym z nim pogadała? To trochę dziecinne, ale jeżeli to jedyny sposób, żeby ci pomóc, to mi to nie przeszkadza. Och, to byłoby bardzo miłe z twojej strony. Naprawdę z nim porozmawiasz? Pewnie. Poczekaj tutaj na mnie. Idę z nim się spotkać. Wielkie dzięki. Dobra.
No to szukamy Aleksego, tak? Dobra. Git. Widziałeś może Aleksego? Przed chwilą rozmawiał z Violettą. Wiem, ale od tego czasu nie mogę go znaleźć. Czemu wtedy z nim nie pogadałaś? Bo wtedy jeszcze nie miałam takiej potrzeby? Czy ja cię coś pytałam? Bo wtedy to by było mniej zabawne. Aha. O kurde. Adam C. Zobaczymy, co powie. Co? Nie rozmawiaj ze mną tak, jakbym był niedorozwinięty, tylko zadałem ci pytanie. Nie denerwuj się, nie miałam nic złego na myśli. No właśnie, ty Kasiu, wszystko przyjmujesz tak na poważnie. Kurde, ja chcę się, kurczę, pośmiać, powiedzieć coś dla żartu, a ten zawsze się kuźwa obraża. No co za typ, no. Widziałeś może Aleksego? Nie, przykro mi, jestem dosyć zajęty. Nie zwracałem uwagi na to, kto wchodził do klasy. Czym się zajmujesz? Pracuję nad pewnym projektem dla nauczycieli, sorry. Zebranie zaczyna się za kilka minut. Czemu nic o tym nie wiem? Za kilka minut? No to jesteś spóźniony. Czemu za każdym razem, gdy jakiś nauczyciel o coś prosi, to ty jesteś w to zaangażowany? Słuchajcie, chyba wszystkie są do bani te odpowiedzi. Nie mam pojęcia, co powiedzieć. Czekajcie. Kurczę. No nie, no słabe te odpowiedzi bardzo. Nie mam pojęcia, co powiedzieć. Czekajcie. No kurde, no zaraz znowu spadnę. Na lowometrze. No dobra, dajemy B. Trudno. Nie, mam jeszcze trochę czasu, żeby się przygotować. Chyba, że dalej będziesz ze mną rozmawiać. Oż ty, świnko. Jest dzisiaj rozdrażniony. Ciekawe dlaczego. Aj. Mi się ciężko z nim gada. Serio, bo jakoś, kurczę, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Widziałeś dziś swojego brata? Widzimy się każdego wieczoru. Podczas dnia staramy się rozdzielać, a więc nie. Czemu go szukasz? Chciałam go o coś zapytać. Chcesz mu wyznać miłość? Co? What the fuck? Skąd to wiesz? Haha, tak tylko strzelałem. Serio, podoba ci się mój brat? Nie, mi, koleżance. Haha, możesz mi oddać przysługę? Jak skończysz rozmawiać z Aleksem, to możesz mi opowiedzieć, jak wszystko się potoczyło. Tak, jak chcesz. Dzięki. Co go rozbawiło do tego stopnia? No, ciekawe. A, la. Widziałeś może Aleksego? Chyba widziałem go koło klubu ogrodników. Czemu go szukasz? Muszę go o coś zapytać. Tak myślałem, że masz jakiś powód. Zastanawiam się tylko, o czym chcesz z nim pogadać. No. Lisander, nie obrażaj się. Nie! Cześć, dziecielina, jak leci? Podobno się wczoraj zgubiłaś. Dlaczego wszyscy myślą, że to ja się zgubiłam? To Lisander wybrał złą ścieżkę. No właśnie, to ten Lysiu. To jego wina. Jakby tu zacząć ten temat? Dziewczyny, ostatnio jesteście jakieś dziwne. Przed chwilą Violetta też nie mogła wykrztusić z siebie ani słowa. Jesteście chore? Skoro o tym mówisz, Violetta chciała cię o coś zapytać, ale nie zebrała się na odwagę. Rozumiesz, jest zbyt nieśmiała. Nie szkodzi, to dzięki temu jest taka słodka. O kurde, a więc lubisz ją? Tak, jest bardzo sympatyczna. Zaraz po tobie jest pierwszą dziewczyną, która przyszła ze mną pogadać. Bo widzisz, ona bardzo cię lubi. Kurde. Bardzo mnie lubi, to znaczy? O nie, muszę to powiedzieć. Nie chcę. Kurde, a mogłam się nie zgadzać. No dobra, ciul, mówimy. Zakochała się w tobie. O nie. No to będziemy mieć mały problem. Czemu? Dlaczego? Sam dopiero co powiedziałeś, że też ją lubisz. Tak, ale ona w ogóle nie jest w moim typie. Spróbuj, chociaż Violetta jest bardzo miła. Ach tak, masz inną dziewczynę na oku? Kurczę. Spróbujemy B. Powtórzę ci to jeszcze raz, okej? Ona nie jest w moim typie tak samo jak żadna inna dziewczyna. O kurde. Wolę raczej trochę bardziej umieśnionych. O nie, chcesz powiedzieć, że... Tak! O nie! Dlaczego najsympatyczniejsi chłopcy nie interesują się dziewczynami? Przykro mi za Violettę. Mam nadzieję, że nie będzie mi miała tego za złe. Nie martw się, w końcu przecież to nie dlatego, że jej nie doceniasz. W każdym razie nie przeszkadza mi to, żebyśmy dalej razem rozmawiali. Wiesz co? Od razu pójdę się z nią spotkać, a jeżeli będzie bardzo smutna, to pójdę jej kupić sukienkę na poprawę humoru. O, to bardzo miłe. Też chcę sukienkę, Aleksy, kup mi.
poszedł sobie, a więc to dlatego Armin zaczął się tak śmiać, no, gdy mu o tym powiedziałam. Mógł mnie uprzedzić. Pójdę spotkać się z Arminem, skoro Aleksy sam pójdzie porozmawiać z Violettą. No dobra. To naprawdę niesprawiedliwe. Aj. No, w sumie muszę przyznać, że tego się nie spodziewałam. No ale no cóż, no, shit happens. Takie rzeczy się zdarzają. Niestety. Haha, ale masz mile. To musiało być zabawne. Mogłem za tobą pójść. Mogłeś mnie uprzedzić, świnko. Wtedy to nie byłoby już takie zabawne. Myślałam, że to raczej ty nie będziesz się interesować dziewczynami. Nie przeszkadza ci to, że twój brat nie interesuje się dziewczynami? W ogóle się tego nie spodziewałam. No, nie spodziewałam się tego, bez kitu. Przecież w ogóle tego nie ukrywa. A ty? Jak sprawy stoją? Nie mam takich samych upodobań jak mój brat. Okej. No to ty jesteś taki w miarę okej. Dla dziewczyn znaczy. O to mi chodzi. Nieźle, w życiu bym nie pomyślała, no. Castiel i Lysander razem o czymś rozmawiają. Lysander coś mówi i jest przy tym bardzo poważny. Patrzy Castielowi prosto w oczy. Co? What the fuck? Co on mówi? Przybliżę się trochę. Wiesz, ta pasja jest jak trucizna. To co? Twoje ciało musi być zawsze tuż przy moim ciele? What the fuck? Lysander, o czym on gada? Dziecielina, dyrektorka cię szukała. Poczekaj, Iris, jestem zajęta. Ale to chyba coś ważnego. Chciała wiedzieć, czy spotkałaś się z panem Farazowskim. Powiedziałam ci, że nie teraz. O nie, poszli sobie. Nie mówcie mi, że Lysander też jest... A Castiel nawet się nie zdenerwował? A więc, co mam powiedzieć dyrektorce? Jednocześnie spędzają razem dużo czasu, a Castiel sprawia wrażenie... spławia wszystkie dziewczyny. Sprawia wrażenie, ja też, kurczę, jak ja czytam. Sorry, przepraszam za to. Dziecielina, słuchasz mnie? A Lysandra nigdy nie widziałam w towarzystwie żadnej dziewczyny, oprócz Rosalii, ale to dziewczyna jego brata. Poza tym powiedział do niego, twoje ciało musi być... tuż przy moim. Ciekawe, co się za tym kryje. Powiedz coś. Nie chcę, żeby dyrektorka się na mnie wkurzyła. Och, sorry, spoko. Spotkałam się z panem Farazowskim. Okej, przekażę jej tę wiadomość. A jej myślisz, że Lysander i Castiel... Co? Skąd ci to przyszło do głowy? Nie, Boże, nie. Ale ty jesteś głupia. O Boże, przez to, że się nasłuchałeś, że jeden jest... No, nie ten tekst, to już myślisz, że wszyscy tacy są? Ja nie mogę. Ach, dobra, ciul, mówimy to. Myślisz, że Lysander i Castiel chodzą ze sobą? Ach tak, są parą? Nieźle. Nie, ja tylko zadałam ci pytanie, nieważne. Nie, błagam cię, po co ty ją o to pytasz? Muszę wyjaśnić tę sprawę, to niemożliwe, musi być jakieś wytłumaczenie. No właśnie, musi być. Do czego się pytasz? Masz szczęście, dyrektorka się nie wkurzyła. Już ją o to pytałam i nie wyglądała na to, żeby coś wiedziała. Nie będę znowu z nią o tym gadać. No lepiej nie. Lepiej nie. Redoto. Violetto, jak się trzymasz? Wiesz, w związku z Aleksym. Okej, przyszedł ze mną porozmawiać, a wieczorem idziemy razem do miasta. W sumie to nie szkodzi, że woli chłopców. Teraz, gdy sprawy się wyjaśniły, czuję, że jeszcze bardziej się do siebie zbliżyliśmy. Co o tym sądzisz? Nie myślałam o tym. Z kolei zastanawiam się, czy Castiel i Lysander nie mają podobnych upodobań. Nie, błagam cię, nie mów tego na głos. Też lubią chodzić na zakupy? Lysander ma niezły styl, na pewno masz rację. Nie to miałam na myśli. O Boże, jaka ty jesteś głupia. A cicho, nie rozgaduj wszystkim, kurczę tego, głupia. Serio jesteś głupia. Witaj, panienko. Dzień dobry, pan jest cały czas w szkole? Myślałam, że pomaga pan tylko przy biegu na orientację. Na początku tak było, ale dyrekcja stwierdziła, że w szkole musi być także nauczyciel WF-u. Aha, więc jest pan nowy... Sorry. O Boże, czekajcie. Łyk wody. Ach, dużo dzisiaj ostatnio gadam, więc... Dużo dzisiaj gadam, dlatego mi się język pląta. Dobra. A więc jest pan nowym nauczycielem WF-u? Tak. Dek też tutaj został? Nie, wrócił do domu, ale może odwiedzi nas podczas przyszłych wakacji. Aha. Wybacz, że tak szybko zmieniam temat, ale organizuję mecz koszykówki dla chłopców, a uczeń Lysander w dalszym ciągu nie stawił się na rozgrzewkę. Wydaje mi się, że zapomniał. Lysander zapominał o wielu rzeczach, przypomnę mu o tym. I tak muszę z nim porozmawiać. Dziękuję bardzo. Nie. Dobra, to szukamy Lysandra, tak? Tak. Lysiu, widziałeś może Lysandra? Słowo daję, ciągle kogoś szukasz. Mam dużo pytań, inni by sobie beze mnie nie poradzili, to nie moja wina. A więc widziałeś go czy nie?
Ciekawe, ciekawe. Dam B. Będę śmieszna. No to trochę zyskałam. Kojarzy mi się to z postaciami z MMORPG. Coś w stylu typa, który każe ci porozmawiać z Kowalem, chociaż Kowal jest tuż koło niego. Mimo wszystko musisz z nim porozmawiać, jeżeli chcesz posunąć się naprzód. Fakt, to mniej więcej to. No, MMORPG, no tak, no, typowo. Znaczy, no, RPG w ogóle takie są, to prawda. Coś w tym jest. Ha, osoba, której właśnie szukałam, Cicielina, jak leci? Dobrze, dzięki, czemu pytasz? A tak bez powodu. No, może chciałabym cię o coś zapytać o jedną rzecz, sorry. Czego chcesz? What the hell do you want? Słyszałam, że miałaś niezłe przygody podczas biegu na orientację. Takie przygody bardzo, ale to bardzo nadają się na świetny artykuł w gazetce szkolnej. Chciałabym przeprowadzić z tobą wywiad, zgodzisz się? Nie. Nie. Idź sobie. Będę musiała... Co? Przepytać Amber, świetnie. I tak na pewno zdobędziesz materiał na świetny artykuł. Spadaj, Peggy, nie lubię cię. Jasne, nikogo to nie obchodzi. Idź sobie. Idź sobie, nie wnerwiaj mnie. Nie lubię cię. Och, jesteś w dresie? Tak, jak widać. Będę grać w koszykówkę. A, no tak. Faktycznie. Też chętnie bym pograła. Dlaczego dziewczyny nie zostały uwzględnione? Myślisz, że też mogę przyjść? Ha. Cholera. O kurde. Też bym chętnie pograła w sumie. Szkoda, co? Szkoda dla ciebie, że to niemożliwe. No właśnie. Poszedł sobie. Coś jest dzisiaj nie tak z Natanielem. Nie zachowuje się tak jak zwykle. No jakiś taki, dziwny jest. Tam jest. Jakby tu zaczął ten temat. To przecież Castiel na pewno się wkurzy. Na 100%. Mam coś na twarzy? Tak, nie, to nic. Haha, tak tylko się zastanawiałam. Nie za bardzo mam ochotę wiedzieć, o czym myślisz, gdy patrzysz na mnie w ten sposób. To nic ważnego, nic ważnego. W sumie to chcę wiedzieć, a co biega? Zmień temat. Dobrze wczoraj spałeś? Wymyśl wymówkę. Zastanawiam się, czy bierzesz udział w meczu koszykówki. Dobrze wczoraj spałeś? Mogłaś wymyślić coś innego, aby zwrócić moją uwagę. Jestem zmęczona, to nie moja wina. Znając cię i tak powiesz mi, o co chodzi przed końcem dnia. Nie jesteś w stanie trzymać języka za zębami. Nieprawda. Prawda, ale byłabyś mniej zabawna, gdybyś odzywała się tak często jak Violetta. Dobra, no. No dobra, wiem, że jaka jestem. Cicho, Kasiu. Kasiu, jak ja cię kocham. To nawet nie wiesz. Po prostu przezabawny. Nie wiem, co zrobiłem lub powiedziałem, ale jeżeli chcesz ze mną o czymś pogadać, to zrób to teraz. Nic nie powiem. W każdym razie nie tobie. Chcę przeżyć. Nie tobie. Szukamy Lisandra. O, Lisander. Nie bierzesz udziału w rozgrzewce. Nauczyciel WF-u powiedział mi, że miałeś grać mecz koszykówki. Ach tak, to prawda, że o tym wspominał, a więc muszę pójść do szatni i się przebrać. Tylko się trochę porozciągam. Nie za bardzo mnie to interesuje. To prawda, że nie jesteś typem sportowca, ale to może być dobry sposób, żeby się wyszaleć. Nie, no, powiem A. To zależy tylko od rodzaju sportu, który ktoś chce, żebym uprawiał. A, rozumiem. Poszedł w stronę sali gimnastycznej. Wszyscy chłopcy poszli grać w koszykówkę. Lisander chyba powiedział, że idzie do szatni. Jeżeli będzie się tam przebierał, to będę miał okazję, żeby zobaczyć jego tatuaż. Ma go na plecach. Nie, co głupia jesteś. Zanim zdążyłam się nad tym bardziej zastanowić, pobiegłam w stronę męskiej szatni. Szybko minęłam salę gimnastyczną, podczas gdy inni grali mecz, ale z ciebie głupia idiotka. No bez kitu. Może powinnam sobie pójść. Jeśli ktoś mnie zauważy, to będę mieć problemy. No raczej. Ale z drugiej strony chciałabym, żeby w końcu... Co? Chciałabym w końcu zobaczyć ten jego przeklęty tatuaż. A, o to chodzi. Cholera, ktoś idzie. To pewnie Lisander. Mówił przecież, że pójdzie sobie po rozgrzewce. Cholera. Szybko schowałam się w szafce. Wiem, że to przesada, ale jestem taka ciekawa. Teraz już nie mogę się wycofać. Muszę go zobaczyć. Jesteś trochę jak Rosalia bez kitu. Rosalia też by, kurczę, zrobiła wszystko, żeby zobaczyć jego kurwa... No, oj, przepraszam. Kurczę, tatuaż. Dobra, cicho. Nie słyszeliście tego? Nic nie mówiłam. Czekajcie, łyk wody, dobra? Dobra, ciach na temat. Patty nic nie mówiła, cicho. Kto by pomyślał? Zazwyczaj to chłopcy podglądają dziewczyny w szatni, a nie na odwrót. No właśnie. Coś ty sobie myślała. Nie jestem w stanie zobaczyć, czyja to twarz. Ten chłopak zdjął swoją koszulkę i mogłam zobaczyć jedynie jego plecy. Ale to chyba nie Lisander, nie?
No nie, bo nie ma tego tatuażu. Co to za ślady? Ma straszne siniaki. Wychyliłam się, żeby zobaczyć jego twarz. Przecież to Nathaniel. O kurde. Co to? Odruchowo wyszłam z szafki. No nie, co? Było już zostać w tej szafce. Co ty tutaj robisz? Oszalałaś? Co ci strzeliło do głowy, żeby się tutaj ukrywać i podglądać innych? Wiedziałam, że to się źle skończy. Ależ ty głupia jesteś, dziewczyno. Ach, myślałam, że Lysander pierwszy się tutaj pojawi. Mam coś do załatwienia z Melanią, dlatego wyszedłem pierwszy. Dalej nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Co ty tutaj robisz? Chciałam zobaczyć tatuaż Lysandra. Nie. Tatuaż? Podglądasz chłopaków, jak się rozbierają tylko po to, żeby zobaczyć czyjś tatuaż? Myślisz, że to kupię? A nie, najgorzej. Ja, ale spadliśmy na lowometrze. Masakra. Nikogo nie podglądałam, ale to prawda. Nie, w sumie to się zgubiłam. Nie no, powiem, że to prawda, bo to przecież prawda. Idiotka, to jedyny sposób, na jaki wpadłaś, żeby go zobaczyć? No nie jedyny, ale się nie udało nigdy, no. Nie myślałem, że jesteś zdolna do takich rzeczy. No, kurde, no. Nathaniel, weź mnie nie posądzaj. Spokojnie, widziałam tylko twoje plecy. O nie, nie mów tego. Nathaniel, wiem, że nie powinnam o to pytać, ale te ślady na twoich plecach... O nie, nie mów tego. Nie przemyślałam tego. Wyjdź stąd natychmiast, jeżeli nie chcesz mieć poważnych problemów. O Jezu. O Jezu, Jezu, Jezu. No, on nam tego nigdy chyba nie zapomni. Kurde, przesrane. No nie, no coś ty odwaliła. Głupia jesteś, wiesz? Naprawdę durnowata. Nie nalegałam i zostawiłam go w spokoju. Co to znaczy? Zastanawiam się, czy ktoś jeszcze wie coś na ten temat. Cholera, no. No ale swoją drogą, no to no, masakra. Biedny chłopak, kurde. Nie rozmawiam z nią o Nathanielu. Dziecielina, czemu tak na mnie patrzysz? Coś jest nie tak? To nic takiego. Czułabym się winna, gdybym rozmawiała o tym z innymi. Lepiej zachowam to dla siebie. To mogłaby urazić Nathaniela. No właśnie. Ajajaj. Wpadłem przed chwilą na Nathaniela. Był nie w sosie. Powiedział mi, że bawiłaś się w chowanego w naszej szatni tylko po to, żeby zobaczyć mój tatuaż. Nie, Lysander, nie. Nie. Nie chciałam, żebyś się dowiedział. Ach. Naprawdę zrobiłaś to tylko po to, żeby zobaczyć mój tatuaż? Ach. Kurde, no. Ostatnio często zdarzają nam się takie chwile ciszy. Tylko ze względu na mój tatuaż? Nic nie mów, albo przykro mi, nie wiedziałam, że to się tak skończy. Cholera. Nie wiem, co odpowiedzieć, serio. Jest mi tak wstyd. Masakra. O Boże. Nie, nie wiem. Nie, nic nie mówię. Wzdycha. Złapał mnie za nadgarstek i pociągnął w stronę szatni. Jesteś niemożliwa. Nawet Roza nie posunęłaby się tak... Nie posunęła się tak daleko. Ta, jasne. No, nie znasz Rozy z tej strony. A jeżeli tak bardzo chciałaś wiedzieć, jak wygląda mój tatuaż, to mogłaś od razu mnie o to zapytać, zamiast przysparzać tyle problemów. Zaczął zdejmować swoją kurtkę, a potem koszulę. Chyba jest trochę obrażony, ale nie jestem pewna. O kurde. Ej, ale całkiem niezły ten jego tatuaż nawet. Trochę jakby mały, nie? Czy mi się wydaje? Ciekawe. Ej, ale ciekawe. Skrzydła. Fajne. Kurde, fajny, podoba mi się. Czy zaspokoiłem w końcu twoją ciekawość? Tak, moje policzki chyba robią się czerwone. Dobrze, a więc następnym razem nie rób takich głupich rzeczy, jak ukrywanie się w męskiej szatni. No w sumie tak. No ale to nie ja, to ona. To dziecielina, to nie ja. Spokojnie, Lysander, spokojnie. Obiecuję, będę o wszystko pytać wprost. Miło mi to słyszeć. Dobra, poszedł sobie. Nie myślałam, że mi go pokażę, ale miałam szczęście. Dalej się czerwienie, hehe. Hihi. Hihi. Wii. Szkoda, że nie umiesz wii kwiczeć. Wii. Zamiast hehe. No dobra, ale co my teraz mamy zrobić? Chyba połazić trochę. Dobra, łazimy. Nie ma sensu tutaj zostawać, nikogo tutaj nie ma. No okej. Okay. Czyli, że co? Co teraz? Czy ja mam dalej chodzić po szkole, czy nie bardzo? Czekajcie. Aha. No po prostu mam łazić po szkole. Dobra. Nie byłam pewna. Cześć, dziecielina, jak leci? Widziałaś może Nathaniela? Chciałam coś z nim obgadać, ale jeszcze się nie pojawił. Tak, widziałam go w szatni.
Jezu, nie mów tego. W szatni co on robił w szatni? Och. Kurczę. Kurde, powiedzieć prawdę czy kłamać? Jak sądzicie? Chociaż wiem, że mi teraz nie doradzicie, ale... Nie, wiecie co? Wiecie co? Ja trochę skłamię jednak. Chciałam zagrać mecz koszykówki i właśnie tam go spotkałam. Nie wiedziałam, że to impreza jedynie dla chłopaków. Pocieszyłaś mnie. Myślałam, że chcieliście się tam spotkać. A co to zmienia? Ja, wiesz, Nathaniel jest najmilszym chłopakiem w szkole. Jest sumienny i naprawdę można na nim polegać. Jesteś w nim zakochana? Ja mówił ci o tym? O nie. Strzeliłam. Idealnie strzeliłam. Nie, sama zgadłam. Och. Nie mów o tym nikomu, okej? Okay? Nie chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że Nathaniel mnie spławił. O nie. Zakończ dyskusję. Kurczę, szkoda, bo w sumie byliby niezłą parą nawet. Co my tu mamy? Nawet jeżeli Melania nic nie wie, to pozostaje mi już tylko jedna opcja. O nie, muszę zapytać o to Amber. W końcu to jego siostra, musi być na bieżąco. Ach. Ale to może nie być takie proste. No wow. Spadaj, robisz mi cień. Wywołałam wilka z lasu. Co, chciałaś się ze mną spotkać? Tak, spotkałam przed chwilą twojego brata i zobaczyłam coś, co bardzo mnie zaintrygowało. No i? No i chciałam wiedzieć, czy mogłabyś mi wyjaśnić, o co chodzi. O czym ty mówisz? Nic nie czaję. Widziałam, że ma straszne siniaki na plecach. Jak to się stało, że widziałaś plecy mojego brata? Przez przypadek? W każdym razie możesz marzyć o tym, że ci powiem, co się stało. To nie twoja sprawa. Bleble. W sumie, skoro nalegasz, to dam ci małą wskazówkę. Nie nalegałam. Widziałam na bazarze telefon. Jest... Co? Tańszy niż ten, który widziałam w butiku, ale i tak nie mam wystarczająco dużo kasy, żeby go kupić. Jeżeli mi go kupisz, to powiem, o co chodzi. No nie mów. Co, mam ci jeszcze telefon kupować? No chyba cię pogrzało. Poczekajcie sekundę. Serio, coraz gorzej mi się gada. O kurde, masakra. Sorki, robię małe cięcia, bo... Znaczy nie cięcia, tylko małe przerwy. Bo mam jeszcze jakiś katarek. No niestety, cały czas z nim walczę. No ale no cóż. Choroba. I tak nie mam wyboru. No nie, muszę jej kupić ten zesrany telefon. Czekaj, możesz także zostać na tydzień moją niewolnicą. Mogę pójść na taki układ. Wolę kupić ten telefon, bez kitu. No, też bym wolała. Dobra, czyli musimy iść na... Bokawa do tego stopnia. A więc co się stało Nathanielowi? Miałam nic nikomu nie mówić, ale niech ci będzie. Znaj moją dobroć. To się wydarzyło u nas. U was? Chcesz powiedzieć, że wasi rodzice? Interpretuj to jak chcesz. No dobra, idę wypróbować swój nowy telefon. Biedny Nathaniel. To ktoś z jego rodziny mu to zrobił. O, ale masakra. No, biedak. Naprawdę biedak. Ale mi go szkoda. Sakra. Cholera. Dalej wygląda na wkurzonego. W sumie to zrozumiałe. Hej, Amber mi opowiedziała. Chcesz o tym pogadać? Nie, wolałbym raczej, żebyś zostawiła mnie samego. Okej. Jedna rzecz, przepraszam. Nie myślałam, że sprawy potoczą się w ten sposób. Kurde. Dzięki, że nie rozpowiedziałaś tego innym. Trzeba było nie przypominać o tym Amber, to wszystko. Nie wyobrażałam sobie mówić o tym innym. To nie na miejscu. Wytłumaczysz mi kiedyś, co się tak naprawdę wydarzyło? Powiedz sobie, że się przewróciłem. W końcu takie rzeczy często się zdarzają. I przestań zadawać sobie to pytanie. Okej, jeszcze raz mi przykro. Chyba się trochę uspokoił. To dobrze. Ach, cholera, ale dalej jest zły. Lysander i Castiel znowu są razem. Pożądanie mnie pochłania. Twoja bliskość to jedyne, czego pragnę. Znowu. Co, dziecielina, co tutaj robisz? Ja... Coś nie tak? Jesteś cała czerwona. Podejrzewam, że... Pewnie chodzi o tekst jakiejś piosenki, co nie? Tak mi się wydaje, bo przecież oni mają zespół. Chciałam powiedzieć... Co ci jest? Zapomniałaś języka w gębie? Nie, tylko że mówiliście takie rzeczy trochę... Lysander czytał tekst naszej nowej piosenki. A co myślałaś? Że wyznaje mi miłość. No przyznaję, że... Żartujesz, serio myślałaś, że Lysander i ja... O nie, nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Sorry.
Idiotka, masz szczęście, że jestem w dobrym humorze. Serio, sorry. Uf, tylko mi się zdawało. Haha, już się bałam. Nie. Boże, wiedziałam. Ty idiotko. Z czego się tak cieszysz? Jesteś naprawdę skrzywiona. Jak mogłaś pomyśleć, że ja i Lisander jesteśmy parą? Słyszałeś jego tekst? Mógł prowadzić lekki zamęt. Właśnie ze względu na ten tekst to niemożliwe, aby mi mówił takie rzeczy bez uszczerbku. To prawda, jeżeli spojrzeć na to z tej strony. Pff, śmieszna jesteś, jak sobie coś wkręcisz. Poszedł sobie chichocząc pod nosem. Ale jaja, masakra. O Boże, ale jesteś głupia. Naprawdę. Ale słuchajcie, nam się tworzy bardzo długi odcinek. No ciekawe, ciekawe. O, Harmin idzie w stronę sali. O, byłaś w pobliżu? Nie zauważyłem cię. Co robisz? Szukam czegoś, co zgubiłem, ale to jak szukanie igły w stogu siana. Co zgubiłeś? Grę, muszę ją odnaleźć. Chciałbym zagrać kilka partii w autobusie. Nie mam zamiaru bez niej wracać. Aha, rozumiem, poszedł sobie. Chyba widziałam gdzieś w szkole City z grą. Może powinnam pójść jej poszukać? Tak, widziałeś gdzieś, bo ja nie widziałam. Nathaniel naprawdę nie był w formie, biedak. Próbowałam go pocieszyć, ale nie udało mi się. Myślałam... Co? Myślami był gdzieś zupełnie indziej. Sorry. Ach, nie umiem czytać. Jestem pewna, że będzie lepiej. W każdym razie postanowiliśmy zorganizować nową imprezę. Podczas biegu nie udało nam się zebrać żadnych funduszy, dlatego spróbujemy wymyślić coś innego. Problem w tym, że nie wiemy jeszcze... Jeszcze z... Co to mogłoby być? Serio, też nad tym pomyślę. We trójkę na pewno znajdziemy jakiś świetny pomysł. Mam nadzieję, przynajmniej dyrektorka już by się tak nie gniewała. No, no może. Nie wiem. O, jest! CD! Mam to CD. Dobra, git. Armin, where are you? Teraz jak o tym pomyślę, Lisander czytał słowa swojej piosenki Castielowi. Może mogliby zagrać koncert w naszej szkole. Jestem pewna, że mają już jakiś fanów. Ty, w sumie? Dobry pomysł. Jeżeli bilety nie będą drogie, to na pewno przyciągniemy tłumy, no, w sumie. To genialny pomysł, jestem pewna, że to wypali. Muszę o tym porozmawiać z Lisandrem. Castiel na pewno odesłałby mnie z kwitkiem. Sprawdzę, czy jest na korytarzu. Już miałam wyjść z budynku, gdy nagle wpadłam na... Amber? Sweet. O kurde, tego to się nie spodziewałam. Co to jest za ilustracja? Amber się z kimś całuje? O kurde, ale jaja. Amber całuje się z chłopakiem na środku korytarza. Brawo, zakończyłaś odcinek 12. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jej! Słuchajcie, koniec odcinka. Oh yeah, kontynuuj. Odcinek 13 to będzie, podgłaśniamy dźwięk, pierwsza część. Kto całował się z Amber? Uda ci się zorganizować koncert w szkole? W każdym razie. Później. Bardzo dobrze, że to koniec odcinka, bo zmęczyłam się gadając. Czekajcie, muszę wziąć łyk wody. Dobra, słuchajcie kochani, dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzę, że content wam się podoba. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, ponieważ mi się również bardzo podoba. Lubię dla was to nagrywać. Niestety jest tak dużo dialogów, że po prostu mi się język plącze często, gęsto. I często nie mogę, wiecie, się wysłowić i w ogóle no. No wiecie o co chodzi, no. Dobra, w każdym razie, jeżeli wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. No i co? No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło i pa, pa!